Za chwilę zobaczymy fragmenty uroczystości. Witam was serdecznie. Chciałbym was zapytać, czy przytyliście, czy schudliście od czasu tej październikowej, przypomnę, imprezy? No u mnie troszeczkę przybyło się. Teraz przygotowuję się obecnie na Grand Prix Finlandii. Będziesz walczył z mistrzami świata. No jakby nie było. A co na to, Jarek, dlaczego ty nie przygotowujesz się do tych zawodów i co się z tobą dzieje? Jest to nagroda dla Mariusza za wygranie finału Pucharu Polski. Pokonał mnie w Gdyni. Czego mu gratuluję tutaj bardzo serdecznie. Ja mam teraz okres takiego roztrenowania, więc moja forma jest podobna jak w Finach, może nawet trochę słabsza, ponieważ dopiero będę startował w maju, a do tego czasu jest jeszcze dużo jeszcze może się zmienić. Chcę sobie zacząć jak najpóźniej, żeby nie przyszło przetrenowanie. Tak, żeby nie przyszło przetrenowanie jak w ubiegłym sezonie. Do maja jeszcze daleko, natomiast my zobaczmy, co działo się w październiku 1999 roku, kiedy to dwójka, no powiedzmy bliźniaczo podobnych zawodników, wystartowała w Mistrzostwach Świata Strongman 99. To wygląda bardzo tak amerykańsko, powiedziałbym. Okazało się, że Chińczycy przygotowali taką amerykańską wersję otwarcia imprezy. Czuliście się tam, chociaż te pieśni tu jednak sygnalizują, że to kraj socjalistyczny i ludowy. Czuliście to? Myślę, że wszyscy, nie tylko my, także zawodnicy, którzy razem z nami brali udział w tej imprezie, byli wręcz przytłoczeni rozmachem tej uroczystości. Na stadionie było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, z tego kilkanaście tysięcy statystów, którzy zajęli całą jedną długą trybunę, na której układali z kolorowych chustek różne znaki, angielskie, chińskie. To było coś niesamowitego. Wszyscy to przeżywali. Ja widziałem to w twarzach innych zawodników. Czy pytaliście zawodników, Mariusz, pytałeś zawodników, jak było na poprzednich, to były wasze pierwsze Mistrzostwa Świata. Niektórych zawodników drugie, trzecie, czwarte, kolejne w każdym razie, akurat przed naszego tłumacza rozmawialiśmy z niektórymi zawodnikami i oni byli bynajmniej zaskoczeni tym. Nigdy czegoś takiego nie było, bo to po prostu coś takiego jak otwarcie jakiejś dużej olimpiady. Powiedz mi, o której godzinie rozpoczęła się cała uroczystość? Tu widać, że to chyba jakiś zmierzch, wieczór. No, cała uroczystość odbyła się, jak się nie mylę, chyba o godzinie 21. No i otwarcie dosyć długo było, a po otwarciu konkurencja. No właśnie, jak długo trwało otwarcie? Samo otwarcie trwało ponad godzinę. Ponad godzinę marszów, parad, pokazów różnych, walk wschodu na koniach wręcz. No to było coś niesamowitego. Wszyscy z otwartymi ustami przyglądaliśmy się temu, nie dowierzając, że... Ale staliście wtedy przez tą godzinę? Siły was nie opuszczały? To pomaga? Nie. Po prezentacji krótkiej nas mieliśmy sobie czas z boku, tam były ławki, mogliśmy sobie między sobą jeszcze porozmawiać, rozgrzać się, przygotowując do konkurencji. Niemniej każdy oglądał. Mieliście monitory, w których mogliście obserwować na przykład? Nie. Oglądaliśmy to na żywo. Oglądaliście to na żywo. A powiedzcie mi, czy wiecie na przykład, ile kosztował wstęp na taką imprezę? Czy impreza była otwarta? Czy Chińczycy przyszli tłumnie, bo było to darmowe? Czy po prostu tak bardzo zainteresowali się siłaczami? Była to impreza płatna. W tej chwili nie potrafię ci powiedzieć, jaki był koszt takiego biletu. Ale wiem, że Chińczycy na całą tę imprezę, łącznie z tym otwarciem, bo ona trwała 3 dni, każdego dnia było jakieś tam otwarcie, może już nie tak huczne jak te pierwszego, wydali około 4 milionów dolarów, więc na... To było czuć. Było te 4 miliony baksów czuć. Tak. Rozumiem. Kraj, który boryka się z różnymi problemami, z takim rozmachem robi imprezę, to było takie dosyć dla nas dziwne. A oto zawodnicy startujący w Mistrzostwach Świata Siłacze 99 w Chinach. Zawodnicy chińscy. Zhang Jiawel, Wang Cha, Wang Chaka, Luo Jinghao, Yu Jiangyong. Zawodnicy z Finlandii, Jukka Ahola, Janne Virtanen. Z Holandii, Beren Wennenberg, Wat Zwistra. Kanada, Igo Zhiha, Edward Brost. Polska, Jarosław Dymek, Mariusz Pudzianowski. RPA, Gerrit Badenhorst, Petrus de Bryn. Szwecja, Magnus Samuelsson, Torbjörn Samuelsson. Węgry, Laszlo Fekete, Ferenc Weitrager, Wyspy Owcze, Regin Wagadl, Torfi Olafsson. I sędziowie dzisiejszych zawodów. Douglas Edmundson ze Szkocji i Ilkka Kinnunen z Finlandii.
pierwsza konkurencja zatytułowana Spacer Farmera. To jest konkurencja, która odbyła się w pierwszym dniu, przypominam, w dniu otwarcia Mistrzostw Świata. Konkurencja dobrze wam znana. Zobaczmy tę konkurencję i ja za chwilę poddam wątpliwość tutaj wasze przygotowania. Oczywiście będziecie mi pewnie zaprzeczali. Zajęliście trzecie miejsce, przypomnijmy, w tej konkurencji. Uważacie, że to bardzo dobrze, choć mnie właśnie zastanawia, jak to jest bardzo dobrze, skoro Finowie przenieśli tę lektykę na odległość 119 metrów, a wy na odległość 96 metrów. Jest to różnica 20 paru metrów. Dlaczego? No akurat tej konkurencji tutaj u siebie nie robiliśmy. Zazwyczaj te konkurencje się odbywały w Polsce indywidualnie, a tam nosiło to się w dwóch. Nigdy tego z Jarkiem nie robiliśmy. Po prostu to było pierwszy raz. A Finowie to przygotowywali się do tej konkurencji? No oni już jednak startują kilka lat w tym i oni wiedzą mniej więcej, co będzie, a my po prostu byliśmy laikami w tym temacie. Tutaj mogę dodać jeszcze do tego, co powiedział Mariusz, to, że fakt, że robiliśmy to po raz pierwszy, miał odbić na tym, że to było niedograne. Potem, po fakcie, doszliśmy do wniosku, że ja powinienem iść z przodu, Mariusz z tyłu. Powinniśmy potrenować trochę. Mariusz idzie z przodu, ja idę z tyłu. Mariusz tutaj jest bardzo, bardzo silnym zawodnikiem. Myślę, że wtedy lepiej byłoby, gdyby on szedł z tyłu. Ja bym wtedy swoim tempem, tak. Rozłożyć siły, mieliście chwilę słabości. Tak, tak. I to był ten krytyczny moment, gdzie właśnie trochę zepsuliśmy nawrót. I był taki moment przestoju na chodu bokiem. A zdarzyło się tak Kanadyjczykom. Co się stało z tymi Chinkami? Żyją. Żyją. I tutaj właśnie mi otworzyła się ręka przy nawrocie Znaczy uchwyt ci się rozluźnił, rozumiem? Tak, tak, tak. Myślę właśnie, że przez to, że był moment zatrzymania i marszu bokiem. I wtedy cały ciężar został przeniesiony na moją prawą rękę, a wydaje mi się, że to jest moja słabsza ręka. To są Chińczycy. Oprócz Chińczyków wy byliście najniższymi, najlżejszymi i najmłodszymi zawodnikami. Powiedz mi, Chińczyków było pięciu z tego, co słyszałem, startujących w tych zawodach. Dlaczego? Dlatego, że oni byli gospodarzami i Międzynarodowa Federacja pozwoliła im wziąć kilku zawodników do swojej drużyny. Nie czuliście jakiegoś żalu, że to troszeczkę nie fair? Na początku nas to trochę nas zasmuciło, ale kiedy zobaczyliśmy, jaki poziom reprezentują ci zawodnicy, to sobie daliście spokój. Przypomnijmy. Spacer Farmera, pierwsza konkurencja. Zwyciężyli Finowie, którzy zanieśli lektykę na odległość 119 metrów, ponad 119 metrów. Natomiast nasza reprezentacja, Mariusz Pudzianowski, Jarek Dymek, na odległość 96 metrów i 90 centymetrów. Przypominam, tu dużą różnicę. Chińczycy byli ostatni. Ale tu wydaje ci w słowo. Wyprzedzili nas Kanadyjczycy jeszcze oprócz Właśnie. Wyprzedzili nas o około pół metra, idąc po nas, więc po prostu szli na nas. Za chwilę druga konkurencja, zatytułowana Spacer Żeglarza. Bardzo podobna do tej, którą rozgrywaliśmy my w Polsce, zatytułowanej Spacer Bushmana. To znaczy nie tyle my, ile Mariusz Pudzianowski i Jarek Dymek. To oni reprezentowali Polskę w Chinach. Zobaczmy. Jesteście... kto kogo masuje tutaj? Ja rozgrzewam Mariusza, bo Mariusz zaczął. On szedł jako pierwszy. To jest ekipa fińska. Przypomnijmy, że tu startuje Ahola, aktualny mistrz świata. Aktualny, indywidualny mistrz świata i pokazał tutaj swoją mistrzowską klasę. Sam przeniósł cały ciężar. Może wspomnę, konkurencja polegała na przeniesieniu 320 kg na odległość 30 metrów na czas. Mhm. I zrobił to w 23 sekundy, podczas kiedy wy zrobiliście to 80 sekund i zrobił później. To sam, nie zmieniając się ze swoim partnerem. Słuchajcie, na czym polega ta jego siła? To jest facet niewiele wyższy od Mariusza przecież. Jednak są lata treningu. Żeby być naprawdę silnym, lata treningu i wiek. Mhm. Jednak do tego musi być odpowiedni wiek, żeby być naprawdę silnym. Akurat... Ahola ma 29 lat, jest o rok starszy od Jarka. Przyjmuje 190 cm wzrostu, więc niewiele więcej. 135 kg wagi. No jednak różnica wieku jest między mną a nim jest duża. Ja akurat w tym momencie w Polsce dosyć dobry byłem w tej konkurencji. A akurat przed wyjazdem do Chin miałem wypadek na motocyklu. No i źle się to dla mnie skończyło. Akurat... Pamiętamy twoje poobijane ręce, masz jeszcze na nich ślady. No i w tym momencie akurat inicjatywę musiała
pomagał w tej konkurencji przejąć całą miarę. Bo... Właśnie, pomagało wam to, że się zmienialiście? No akurat w niektórych konkurencjach ja byłem mocniejszy, w niektórych Jarek. Akurat w tej konkurencji musiał większą inicjatywę przejąć Jarek, dlatego że ja miałem nogi słabsze poodbijane po mojej... Kontuzji. Po mojej kontuzji. Powiedzmy jeszcze jedną bardzo istotną rzecz dla tej konkurencji. Tylko 3 teamy ukończyły tę konkurencję, prawda? Tak. Wy, Kanadyjczycy i Finowie. Tak. Dlaczego inni tego nie dokonali? Na którym metrze stanęli? Było to 30 metrów, 90 sekund. Była to niesamowicie ciężka konkurencja. Chińczycy opisali ten ciężar jako 320 kg. Tam było zdecydowanie więcej. Tam było naprawdę zdecydowanie więcej. Niektóre ekipy miały problem z oderwaniem tego ciężaru od ziemi. Nie wiem, czy zauważyłeś, że my tutaj też pomagamy sobie stać z tym ciężarem. To było gdzieś, przypuszczam, moim zdaniem to było gdzieś tak w granicach 400 kg. Bynajmniej mimo, że organizatorzy podają 320. Tak, a bynajmniej inne ekipy nawet do tego nie chciały podejść. Próbowały wcześniej, ale wycofały się z tego, po prostu nie dali rady z tym. Podsumujmy, my za chwilę zobaczymy tabelę wyników po dwóch konkurencjach. Ja przypomnę, że zobaczyliśmy drugą, zatytułowaną Spacer Żeglarza. Drugi dzień zawodów. Naszym zawodnikom całkiem nieźle poszło. Znowu zajęli trzecie miejsce. Na 9. miejscu RPA 4 punkty, na 8. Węgry 5 punktów, na 6. Holandia i Chiny po 6 punktów, na 5. Wyspy Owcze 7 punktów, na 4. Kanada 13, na 2. Szwecja i Polska po 14 punktów, na 1. Finlandia 18 punktów. Ciepła jesień w 99 roku w Chinach, przypominam, Mistrzostwa Świata, trzecia konkurencja za chwilę przed nami, konkurencja zatytułowana Złote Świnki Herkulesa. Z tymi świnkami był dosyć duży problem, poszło wam... Nie ma co mówić fatalnie, ale sami to wytłumaczcie, sami opowiedzcie, co się działo. Zobaczmy. Zaczyna Jarek Dymek. Widzę, że jesteś w innej koszulce, to drugi dzień zawodów. Musicie się klepnąć, żeby następny z zawodników mógł podnieść te świnki ważące między 100 a 170 kg. Mariusz, w twojej twarzy będzie widać największą, nie wiem, taką złość, chęć podniesienia tego ciężaru. No akurat to była konkurencja, której nigdy nie wykonywałem, a ja nie potrafię się wziąć pod. Proszę, zobaczmy, popatrz. Ciężko naprawdę to było wziąć robić. No i widać, bynajmniej też jest to. Myślę, że właśnie brak techniki zdecydował tutaj o słabym miejscu w tej konkurencji. Ponieważ ósme miejsce, powiedzmy. Ósme miejsce, tak, nie widzieliśmy, jak się do tego zabrać. Ale ja może tutaj wspomnę o dopingu. Dopingu Polaków. Okazało się, że w miejscowości, w której odbywają się zawody, tak, jest wiele rodzin polskich, które są tam na kontraktach. Proszę, Mariusz, co wtedy myślałeś? Przepraszam bardzo, Jarek, ale... No ciężko mi było wziąć. Gdybyś wypuścił ten kamień? No nie mogłem wziąć się z tym pogodzić i ze wszystkich sił starałem się wrzucić i udało mi się to wziąć. I akurat zabrakło nam czasu, żeby wziąć te wszystkie. No właśnie, i tu za chwilę usłyszymy gwizdek sędziego. Jarku, zaraz powiesz nam o polskich rodzinach, ale teraz zobaczmy Holendrów. Tak naprawdę to są wasi rywale, z którymi mieliście pewne małe przejście. Może nie przejście, ale zdarzenie przed zawodami. Opowiedzcie. Holendrzy byli mistrzami świata w 1998 roku. Przyjechali tutaj jako faworyci. Przywieźli z sobą wielki przechodni puchar. I pierwszego wieczoru, kiedy był bankiet powitalny, siedzieliśmy razem przy stole. Oni ten puchar postawili przed sobą i chyba zobaczyli w naszych oczach trochę strachu, trochę takiego zwątpienia, bo wszyscy przewyższali nas wzrostem, siłą, wagą. I budową ciała przede wszystkim. Tak, tak. Tak, właśnie. I z takim, i wiekiem panowie. Tak, i tak, z taką trochę ironią, może mniej przyjacielsko, a bardziej właśnie z taką ironią, poklepując nas po ramieniu, mówili o tym, jak to dobrze, że jesteśmy, ponieważ będzie to dla nas nauka, tutaj możemy popatrzeć na najlepszych. No i następnym razem na pewno już będziemy wiedzieli, jak takie zawody się rozgrywa. No tu faktycznie Holendrzy byli najlepsi, zajęli pierwsze miejsce, czasem 48 sekund i 13 setnych sekundy. Dwóch zawodników, Wenneberg i Zwistra. Zawodnicy, którzy od Mariusza są starsi nawet o kilkanaście lat, wyżsi i ciężsi. Pokonasz ich teraz, kiedy będziesz miał okazję z nimi zmierzyć? No, czas pokaże, zobaczymy, czy to mi się uda. Będę chciał ze wszystkich sił. Jak skończyła się ta historia z Holendrami? Co powiedzieli wam, kiedy skończyły się zawody, oni zajęli czwarte miejsce, a wy trzecie? I na dodatek dosyć dużą różnicą punktów. No to będzie, akurat widać w ostatniej konkurencji, bo startowały pierwsza z drugą drużyną w ogólnej punktacji, trzecia z czwartą. I my razem startowaliśmy z Holendrami w przetaczaniu obok siebie, w przetaczaniu opony.
No i oni, bo jak zaczęliśmy już ich wyprzedzać o kilka przewrotów, no to już oni zwątpili w swoje siły, no i już odpuścili. A mieliśmy na odcinku 40 metrów, przepraszam, na odcinku 60 metrów, mieliśmy nad nimi już przewagę w granicach 15 metrów. No to już sobie odpuścili i po wszystkim podeszli. Wy jednak byliście lepsi od nas. Jednak zachowali się bardzo, bardzo dobrze. Przyznali je rację, to uczy nas jednego, że bez względu na wiek, doświadczenie i wagę, masę ciała w tych zawodach, należy pamiętać o pokorze, bo to są wielkie ciężary i nie należy ich lekceważyć, a zwłaszcza zawodników. Po dżentelmeńsku właśnie pogratulowali nam na koniec przy wręczaniu nagród i wtedy w ich oczach było widać tę pokorę, której zabrakło pierwszego dnia. Proszę, to chyba czasami lepsze niż zwycięstwo. Przejdziemy teraz jednak do czwartej konkurencji. Przypominam, drugi dzień zawodów, kolejna konkurencja, ciągnięcie łodzi po piasku na czas. Znowu z szanownymi i szacownymi Chinkami. Zobaczmy. Tutaj startują teraz wy właśnie. Mariusz Podziomski, Jarek Dymek ciągnął łodzie po piasku. Kto z wami był? Obok nas startowali zawodnicy Wysp Owczych. Ten zawodnik z tyłu waży 185 kg, więc sama waga pozwalała mu tą łódź ciągnąć dużo łatwiej mu się ciągnęło dzięki temu, że wykorzystywał swoją wagę. No w tej konkurencji akurat też zapłaciliśmy tak zwane frycowe przez swoją niewiedzę. Ja akurat siedziałem z tyłu, Jarek z przodu. I linę miał pomiędzy ręką a żebrami. I ciągnąc tą linę z tyłu, ja tarłem mu po plecach, no i zdarło mu skórę, no, krew mu szła. No i przez to troszeczkę Jarek musiał wziąć i zwolnić, bo po prostu jednak ból był wyższy już. Widzimy teraz zdenerwowanego zawodnika. Była podobna sytuacja z zawodnikami węgierskimi. Chodzi o to, że zawodnicy innych ekip podkładali sobie coś tutaj pod pachę, nauczeni doświadczeniem. My właśnie, tak jak pan powiedział, zapłaciliśmy frycowe. Ja szczególnie, bo miałem tam do krwi zdarty bok. Zobaczyliśmy czwartą konkurencję zatytułowaną Przeciąganie łodzi po piasku. Mariusz Pudzianowski, Jarek Dymek zajęli czwarte miejsce, czasem 31 sekund i 63 setne. Pierwsze miejsce zajęli Finowie, 29 i 17 setnych sekundy. Tu ci wejdę, Sławku, w słowo. Szwedzi, z którymi rywalizowaliśmy w ogólnej klasyfikacji o drugie miejsce. O dwa punkty tylko przegraliście. Pokonali nas w tej konkurencji, idąc też po nas, czyli jak gdyby znając nasz czas i wiedząc, ile muszą zdobyć, jaki czas muszą osiągnąć, pobili nas oni całą sekundę. Czyli znowu nie fart. Następnym razem po prostu musicie być o dwie sekundy od nich szybsi. Zobaczmy podsumowanie po czwartej konkurencji wszystkich startujących na Mistrzostwach Świata w Chinach drużyn. Na 8 miejscu Węgry i Chiny 9 punktów, na 7 Wyspy Owcze 12 punktów, na 6 RPA 14, na 5 Kanada 21, na 4 Polska 22, na 3 miejscu Holandia 23, na 2 Szwecja 27 punktów i na 1 Finlandia 35 punktów. Zobaczyli Państwo 4 konkurencje z 8 konkurencji, jakie odbyły się na Mistrzostwach Świata Siłacze 99 w październiku w Chinach. Za chwilę zobaczymy fragmenty konkurencji, które odbyły się w trzecim dniu zawodów. Trzecim dniu, który można powiedzieć, że należał do Polaków. Zaczęło się jednak bardzo nieszczęśliwie. Oto konkurencja, która zatytułowana jest Przeciąganie tira na czas. Mariusz Pudzianowski i Jarek Dymek stoją obok siebie. Mówcie, co się działo. Ja myślę, że kolejny raz zapłaciliśmy frycowe, ponieważ pierwszy raz przy ciągnięciu czegokolwiek, nie robiliśmy tego wcześniej w Polsce, dano nam linę z przodu. I ja popełniłem ten błąd, że w zasadzie ja ciągnąłem tego tira rękoma, co widać w sposobie poruszania się. A jednak trzeba było robić to bardziej nogami, drobiąc małymi kroczkami. Mariusz, mówiłeś, że obuwie nie było najlepsze. No, do tej konkurencji bardziej potrzebne było obuwie alpinistyczne, dlatego że obuwie alpinistyczne przylega bardziej do podłoża i jest takie elastyczne. A tutaj mieliśmy typowy sprzęt, bardziej treningowy, buty, Adidasy, no i w którym nam po prostu to przeszkadzało. Z danych, które tutaj mam, wynika, że zajęliście 7 miejsce. Bardzo złe rzeczy zdarzyło się dwóm ekipom. Możesz o tym, Jarku, powiedzieć? Dwie ekipy. Była to ekipa kanadyjska i ekipa, pomóż mi, Mariusz. Szwedzka. Zostały opatrywane i przewiezione do szpitala. Tam zabrakło kolegom tlenu,
ponieważ wysiłek był niesamowity i temperatura też. Tam było ponad 30 stopni i niesamowita wilgotność, co widać po naszych koszulkach, które cały czas przylegają do ciała, można było je zmieniać co 5 minut, to nic nie dawało. Ja sam po tej konkurencji długo dochodziłem do siebie, ale wspaniałe, skośnookie Chinki bardzo tutaj się mną skwapliwie opiekowały, w pięć mnie masowały, wachlowały, polewały wodą. Przy takim ciele potrzeba co najmniej 10 małych rączek, żeby wymasować ciało, panowie. I to pomogło mi wrócić właśnie. Nie rozmawiajmy jednak o sprawach, które was rozpraszają przed zawodami i w czasie. Porozmawiajmy o tym, że zajęliście tutaj, jak przypomnę, 7. miejsce. Znowu nie było dobrze, źle się zaczęło. Finowie wygrali z czasem 3:41,60 sekundy. Zobaczmy w końcu konkurencję, w której naprawdę możecie się pochwalić. To jest 6. konkurencja tych zawodów zatytułowana Załadunek worków. Zobaczmy, jak świetnie i sprawnie poradzili sobie bliźniaczo podobni Polacy. Najpierw jednak zawodnicy RPA, którzy zajęli 2. miejsce. Zawodnicy, na których chyba nikt nie liczył. 48 sekund i 56 setnych. To czas zawodników z RPA. No jednak na nich nie było stawiane, dlatego że dosyć dużą wagę ciała mieli. Jednak duża waga ciała przeszkadza w szybkości. Ale jednak się okazało, że pomogło im to. Pomogło im to. Ja może, Sławku, tutaj pozwolę sobie przypomnieć o tym, o czym zacząłem mówić wcześniej, o wspaniałym dopingu polskich kibiców, którzy pracują na kontraktach właśnie w tym rejonie Chin. Konkretnie na tych konkurencjach był też konsul ambasady polskiej, który specjalnie ze swoimi oficjalami przyjechał zobaczyć tutaj i dopingować Polaków. Wspomnę jeszcze o tym, że mimo wszystko chyba najlepszymi kibicami jednak naszymi, tymi, którzy wkładali w to najwięcej serca, czasami więcej niż chyba my, bo byli bardziej przyjęci, byli dyrektorzy polskiego strongmana, Cezary Wołodko i Rafał, którzy krzycząc, dopingując nas, zagłuszali wszystkich. No tak, właśnie tu zrozumiałem, że teraz polska ekipa, trudno przetłumaczyć, że tak powiem, tego chińskiego komentatora. No tutaj akurat z Jarkiem to widać, panowie, idziecie ramię w ramię. Ramię w ramię, akurat szybkość mieliśmy tą samą. Worki nie obejrzałem się, a mówię, zabrakło worków już do wrzucania. Czyli co, tak się rozpędziłeś? Zobaczmy, proszę państwa, zobaczmy, oni idą równo, szybciutko. Już potem pierwszy worek pamiętam, a potem następny już to zapomniałem, że te worki są. Naprawdę, kontynuując tą konkurencję, ja już się śmiałem, bo wiedziałem, że czas mam rewelacyjny, nie czułem zmęczenia i czułem, że mogłoby by tych worków być, jak ktoś powiedział, panowie, więcej. Panowie, wy byliście o 8 sekund lepsi od drużyny, która zajęła 2. miejsce. Przypominam, wasz czas to 40 sekund 93 setne, zawodnicy z RPA 48 sekund 56 setnych. Gratuluję, 1. miejsce. To chyba odetchnęliście wtedy, prawda? No tu akurat tej konkurencji nam pomogło to, że byliśmy lżejsi i wygimnastykowani. Jednak szybkość. Ale co robiliście w sobie po tej właśnie konkurencji, kiedy po raz pierwszy zwyciężyliście? No to jest ciężko opisać słowami. Myślę, że straszną dumę, straszne zadowolenie. No jednak pierwszy raz wiedzieliśmy, że po każdej konkurencji była honorowano zawodników pucharami. Wiedzieliśmy, że za chwilę dostaniemy puchar i to było coś niesamowitego. Zobaczmy teraz, jak wygląda tabela po 6 konkurencjach drużyn, które startowały w Mistrzostwach Świata. Na 8. miejscu Węgry i Chiny, 14 punktów, na 7. Wyspy Owcze 21, na 6. Kanada 26,5 punkta, na 5. RPA 30, na 4. miejscu Holandia 30,5 punkta, na 3. miejscu Polska 34, na 2. miejscu Szwecja 40 punktów i na 1. miejscu Finlandia 50 punktów. Obfitości miesiączki dają pewność i bezpieczeństwo, ale w przeciwieństwie do podpasek działają już wewnątrz ciała, są więc niewidoczne, a ty nic nie czujesz. Żadna podpaska nie da ci takiego uczucia czystości. Nowe OB, by czuć się naturalnie i naprawdę czysto. Kiedy pragniesz... A oto klasyfikacja po 6 konkurencjach Mistrzostw Świata Siłacze 99. Na 8. miejscu Węgry i Chiny 14 punktów, na 7. Wyspy Owcze 21, na 6. Kanada 26,5, na 5. RPA 30 punktów, na 4. miejscu Holandia 30,5, na 3. Polska 34 punkty, na 2. miejscu Szwecja 40 punktów i na 1. Finlandia 50 punktów. Za chwilę zobaczymy ostatnie konkurencje zawodów Siłacze 99, 7 i 8, czyli zegar i... Przerzucanie opon. Przerzucanie opon. Przypominam, że to był polski dzień, 3. dzień zawodów.
Zdobyliśmy dwukrotnie pierwsze miejsce, raz drugie miejsce, ale zobaczmy sami. Konkurencja zatytułowana Zegar. Dosyć ciężki, 240-kilogramowy ładunek na własnych przedramionach musieliście donieść jak najdalej. Przeliczano to tutaj na stopnie. Koło, jak wiadomo, ma 360 stopni. Ten okrąg okrążyliście. Co najmniej 5 razy okrążyliście ten okrąg. Opowiedzcie, bo to było dosyć dramatyczne z tego, co mówiliście, i niesprawiedliwe dla was. Najpierw może wspomnę o tym, że chyba już tego dnia zyskaliśmy sympatię organizatorów i Finów, ekipy fińskiej, ponieważ sam Jukko Ahola przyniósł, zaproponował Mariuszowi, że pożyczy mu swój pas, kiedy zobaczył, jakim dysponujemy sprzętem, bo wspomnieliśmy tutaj wcześniej o różnicy w warunkach fizycznych, ale odbiegaliśmy także sprzętowo od zawodników, którzy mieli praktycznie inny sprzęt do każdej konkurencji. To bardzo, bardzo miłe. W Polsce, podczas zawodów rozgrywanych w Polsce, również pożyczacie sobie czasami pas czy jakiś sprzęt. Zastanawia mnie, Mariusz, czy to nie wróży źle Aholi, skoro on pożycza ci pas mistrzowski, przypomina mistrza świata 97-99 rok, nagle pożycza ci pas. Czy to znaczy, że teraz w Finlandii ty będziesz na przykład mógł dać ponosić mistrzowski pas po zawodach? No zobaczymy, czas pokaże. Czy to dla ciebie było coś ważnego, że Ahola właśnie... No to akurat ten pas mi bardzo pomógł, dlatego że cały tułów miałem ściśnięty i mogłem wziąć powietrze, wypuścić siebie i po prostu cały wysiłek przełożyć na ręce. Rozumiem, że nie ma to większego znaczenia, czy to Ahola, czy nie Ahola ten pas pożyczył. No na pewno tak. Przede wszystkim to miało na celu spięcie brzucha. Prestiż na samym tytule. Ja może osiągnąłeś. Ja może opowiem trochę o tej konkurencji, bo czuliśmy taki trochę niesmak, troszeczkę oszukani się czuliśmy po niej z winy organizatorów. Tutaj widać, jak ciężar jest przymocowany trzema klamrami. I na zbliżeniach widać, że ta klamra najbliżej środka okręgu zaczyna się poluźniać. I przerwano nam tą konkurencję, kiedy już byliśmy na pierwszym miejscu i cofnięto nas o ponad pół kółka, ponieważ ciężar zaczął ocierać... 180 stopni. Tak, ciężar zaczął ocierać o ziemię, ale nie było to naszą winą. Tym bardziej nie ułatwiało nam to przecież, bo oprócz niesienia musieliśmy jeszcze czasami stawiać opór temu ocieraniu się, więc... Wybijało to po prostu z rytmu. Idzie się po prostu swoim rytmem i odbicie od podłogi wybijało z rytmu i rozbujewało to. To cały organizm podejrzewał, że natychmiast zaczął się bujać i drżeć. Po prostu jeszcze raz... Obniżało to wartość fizyczną waszego. Jeszcze raz trzeba było spiąć się. Przed chwilą zobaczyliśmy piękne mięśnie brzucha. To chyba najlepsza sylwetka tych zawodów. Zdecydowanie Mariusz tutaj odbiegał od pozostałych zawodników definicją umieśnienia. Niemniej to no właśnie, jest aktualny mistrz świata, Jukko Ahola. Zobaczmy jego kark. Który może nie ma tak wspaniałych mięśni brzucha jak Mariusz, ale jego grzbiet jest niesamowity. Prostowniki grzbietu odpowiedzialne za podnoszenie, zaciągnięcie ciężaru no, ma rozwinięte do niewiarygodnych rozmiarów. Myślę, że niewielu kulturystów posiada tak wspaniałe umieśnienie grzbietu. Zobaczyliśmy Aholę, zobaczyliśmy Mariusza Pudzianowskiego i Jarka Dynka. Przypominam, że konkurencja zatytułowana Zegar, Polacy zali drugie miejsce. Teraz zobaczymy ostatnią z konkurencji na tych mistrzostwach świata. Poprosimy. To będzie przetaczanie ciężkiej 365-kilogramowej opony. Zobaczymy. W końcu się spotkali Holendrzy i Polacy. No i tutaj się akurat w tym momencie spotkaliśmy z Holendrami i rozstrzygła się cała sprawa. My czy oni? Mariusz, ale ty pierwszy szedłeś. Powiedz o swojej technice, która różni się trochę od holenderskiego. No, znaczy, ja szedłem pierwszy, akurat może Jarek, tego nie było widać. Akurat tego nie było widać. Jak bliźniaczo podobni jesteście, tak, jeszcze te fryzury. Tak, tak. Akurat Jarek pierwszy zaczął. Umówiliśmy się z Jarkiem, że po 3 obroty. Aha. Przerzucaliśmy. No ale Jarek robił już z 8 obrot. Znaczy teraz chyba no znowu robi Mariusz. No to zmiany były. Czyli znowu zmiana. Tak. Faktycznie czapeczka. Myślę, że Mariusz w ferworze walki zatraca możliwość liczenia. Rachubę, ponieważ musiałem go odganiać od tego kółka, gdyż gdybym tego nie zrobił, on by chyba sam skończył tę konkurencję. No tak, ale gdyby on dotknął w chwili, kiedy ty jej dotykasz, to znaczy, że bylibyście zdyskwalifikowani, prawda? Tak, nie można było sobie nawzajem pomagać. No to widać po prostu. Mariusz się rwie do walki. Tak. Nie potrafię się wziąć poddać. Nie potrafisz się poddać. No tak, to znana twoja cecha, że ty nie poddajesz się nigdy. W tym momencie już wiedzieliśmy, że wygramy, a to zwycięstwo w tej konkurencji dawało nam trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji
No jest to dla nas niesamowita radość. To już widać, tak, tę radość, że zdobywa się po raz drugi, pierwsze miejsce. Widać to, że nikt już nam nie jest w stanie odebrać tego trzeciego miejsca. Ale gdyby chcieć już, na przykład już się cieszymy, mierzyć wartość waszego występu ilością zdobytych pierwszych miejsc, to pierwsze miejsce zajęli Bulowie, którzy zdobyli pierwsze miejsce pięciokrotnie. Wy zdobyliście pierwsze miejsce dwukrotnie. Szwedzi, którzy zajęli miejsce drugie. Nie zdobyli ani razu. Nie zdobyli ani razu pierwszego miejsca. Oni szli bardzo równo, cały czas trzecie, czwarta pozycja. Wy natomiast podobnie jak Holendrzy zajmowaliście to pierwsze, to drugie, to siódme, to czwarte miejsce. A oto klasyfikacja końcowa. Na dziewiątym miejscu Węgry 18 punktów, na ósmym Chiny 19, na siódmym Kanada 30,5 punkta, na szóstym miejscu Wyspy Owcze 31, na piątym RPA 39, na czwartym miejscu Holandia 42,5, na trzecim miejscu Polska 51 punktów, na drugim miejscu Szwecja 53 i na pierwszym Finlandia 67 punktów. Zawody dobiegły końca przy w sumie niewielu sukcesach, jakie osiągają polscy sportowcy. Wasze trzecie miejsce na świecie to sukces ogromny, którego wam gratuluję. I nie należy chyba szukać tutaj zbyt często tych wszystkich wad, które spowodowały, że to tylko trzecie miejsce, to aż trzecie miejsce. I w tych kategoriach oceniałbym nasz występ, ponieważ wyjeżdżając zakładaliśmy, że byłoby dobrze, gdybyśmy byli w pierwszej piątce, szóstce. A stanęliście na podium obok Finów, którzy są tu w tle za nami, oni pierwsze. I myślę, że przełamaliśmy lody, przetarliśmy szlaki, wiemy, czego możemy się spodziewać po tych zawodnikach, wiemy, jak musimy się przygotować, żeby ich pokonać. I tak jak w Polsce ja znam Jarka możliwości i innych kolegów, no tak samo już teraz poznaliśmy ich możliwości i wiemy już, na co ich stać. Teraz jak możemy się przygotowywać pod kątem. Czy czujecie, że jesteście duetem, który jest w jakiś sposób nierozerwalny, teamem? Czy ty na przykład, Jarek, wolałby z Jackiem trenować, startować? Czy dobrze ci się pracuje z Mariuszem? Na pewno na mistrzostwach Polski, które mają się odbyć w tym roku, będę startował z bratem. Niemniej wiem, że na dzień dzisiejszy, tak mi się wydaje, lepszego duetu, lepszego partnera nie mogę sobie wymarzyć, jakim jest Mariusz. Ja myślę, że Achola kiedyś ten pas w końcu ściągnie i odda Mariuszowi Pytonowi Desperado Pudzianowskiemu. To nową ksywkę, którą ci dodałem. Dziękuję bardzo i zapraszamy na następne odcinki Siłacz.